Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami teraz i zawsze. Amen. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie we wtorek 6 grudnia, czynię to słowami dzisiejszych haseł. Pierwsze z nich wyjęte z księgi proroka Izajasza z 60 rozdziału. Już nie będzie się słyszeć o gwałcie w Twojej ziemi, ani o spustoszeniu i zniszczeniu w obrębie Twoich granic, lecz nazwiesz swoje mury zbawieniem, a swoje bramy chwałą. Drugie hasło zapisane jest w drugim liście Piotra w 3 rozdziale. Oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Dzisiaj 6 grudnia. Szczególny dzień, szczególny, Mikołajki. Myślę, że większość z nas w jakiś sposób oczekuje na jakiś prezent, na jakiś upominek, na coś przyjemnego. Oczekujemy. Chociaż być może nie wszyscy z nas list do Mikołaja napisali, ale oczekujemy. Ale nie o takim oczekiwaniu chcemy dzisiaj myśleć, chcemy dzisiaj rozmawiać. Apostoł Piotr mówi o innym oczekiwaniu. Czytamy, my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. On mówi o oczekiwaniu nowego życia, które nie jest z nas, z naszych sił czy z naszych możliwości, ale z Boga, z Jego działania, z działania Boga w człowieku. On mówi o nowej rzeczywistości, przed którą stara rzeczywistość musi odejść, musi upaść, musi zginąć. Oczekiwanie nowego nieba i nowej ziemi, w której sprawiedliwość mieszka, nie jest i nie może być nacechowane bezczynnością. Dlatego w pierwszych latach po wniebowstąpieniu Chrystusa chrześcijanie z całej Palestyny gromadzili się w Jerozolimie, bo byli przekonani, że niebawem, zupełnie niebawem spełnią się słowa obietnicy ich Zbawiciela. Jerozolimscy chrześcijanie zatem sprzedawali swoje majątki, aby za uzyskane środki, za uzyskane pieniądze utrzymać siostry i braci w Chrystusie z prowincji. Ale czas szybko upływał, a Pan nie nadchodził. Umarło pierwsze pokolenie chrześcijan i z niepokojem pytano, co będzie z tymi, którzy nie doczekali przyjścia Pańskiego. Czy oni zobaczą Pana? Różnie tłumaczono sobie owe opóźnienie. Zapewne dyskusje na ten temat nie służyły budowaniu wiary i chrześcijańskiego życia. Dlatego właśnie autor drugiego listu Piotra, aby myśli chrześcijan skierować na właściwe tory, pisał, że Pan nie zwleka z wypełnieniem obietnicy, lecz oczekuje cierpliwość, okazuje cierpliwość względem swoich wyznawców i oczekuje od nich nawrócenia, oczekuje nowego życia. Bo chce, aby wszyscy zostali zbawieni. Nikt nie wie, kiedy Pan przyjdzie, ale jest pewne, że Bóg w dniu przyjścia Pana wszystko nowe uczyni i nastanie nowe niebo i nowa ziemia. A jak będą wyglądać owe nowe niebo i nowa ziemia? Jakie będzie to nowe dzieło Boże? Nikt nie wie, bo wieczność jest tajemnicą wiary, która zawsze musi łączyć się z poważnym zastanowieniem się nad jakością naszego życia tu i teraz na ziemi. Oczekiwanie na nowe niebo i nową ziemię jest zawsze związane z napomnieniem do zastanowienia się nad dotychczasowym życiem. Jest związane z wezwaniem do dokonania, nazwijmy to, remanentu w sferze postępowania. Jest wezwaniem do odpowiedzi na pewnego rodzaju pytania. Jak mocno miłowaliśmy siebie, a jak bliźniego? Jak często domagaliśmy się przyjęcia naszych racji, a ile razy byliśmy gotowi wysłuchać zdania drugiego człowieka? Ile razy budowaliśmy szczęście na nieszczęściu innych? Czy byliśmy zawsze ludźmi pokoju? Możemy oczywiście jeszcze postawić wiele innych pytań podobnych. Pytań o nasz stosunek do bliźniego, nasz stosunek do drugiego człowieka. Ale nie można też zapomnieć o zastanowieniu się nad naszym stosunkiem do Boga. Czy żyjemy bogobojnie? Czy żyjemy pobożnie? Czy tylko stwarzamy pozory pobożności? Czy tylko stwarzamy pozory chrześcijaństwa? Czy nade wszystko miłujemy i boimy się Boga? Czy na co dzień karmimy się Jego Słowem? Na te słowa, na te pytania również musimy dać sobie odpowiedź. Oczekując wraz ze wszystkimi wyznawcami Chrystusa, oczekując wraz ze wszystkimi chrześcijanami owego nowego nieba i nowej ziemi, zechciejmy przez wiarę, zechciejmy przez bojaźń, pobożne życie przygotować się właśnie na ten dzień, dzień chwały Pana, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa Pana. Oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Niechaj Bóg nam wszystkim dziś, 6 grudnia, ale każdego kolejnego dnia błogosławi i niechaj ma nas w swojej opiece. Amen.